Siemka, tutaj Devolt, a to jest czwarty już odcinek Przygód Volta w Minecrafcie. Dzisiaj będzie dość duży projekt. Będziemy budowali ogród na całej powierzchni tego tutaj ogrodzonego właśnie żywopłotem obszaru. Myślę, że będzie ciekawie. I cóż, na razie te owce tutaj sobie ogolimy pięknie. Tam jak widzieliście, stąd już mało co widać. Tam są skrzynki ogólnie, z których będę korzystał. Tam są materiały, które już sobie zniosłem z góry od siebie. Które będę używał ich w czasie robienia tego całego ogrodu. Jak widzicie, to jest bardzo fajne przejście. Z trawy, tej takiej jak tutaj pode mną. Tutaj takiej jaśniejszej zielonej. Bardzo fajna jest tam ta zielona jaśniejsza. Także tutaj postaram się zrobić jakieś alejki czy coś. A tam gdzie tam ta jaśniejsza trawa, będzie coś innego. Poczekajcie chwilkę, mam telefon, już zwracam zaraz do was. Czekajcie sekundkę. Dobrze, jestem. No, tak więc na czym ja skończyłem? Aha, no i ładnie trawa wygląda ogólnie. No, to chciałem powiedzieć w całym tym kontekście tej bardzo długiej wypowiedzi. No i co? Zaczynamy robić ten ogród. Nie mam kompletnie wizji, jeszcze może pokażę wam materiały, z których będę korzystał. Gdyż wy zobaczycie to dzisiaj całkowicie w przyspieszonym tempie. Nie mam pewności, czy będę do was wtedy gadał, czy puszczę jakąś muzę, ale no, coś tego typu będzie. Tak więc to są materiały, z których będziemy korzystali. Jak widzicie, pojawiają się tutaj także tłoki, redstone'owe mechanizmy, wiadra, będzie pewno coś z wody. Wiadra sobie od razu wezmę, załadujesz sobie przy was jeszcze te rzeczy, które z których będę korzystał teraz. I tak, co na początek... Co tutaj było tak zrobić na początku? Myślę, że tak. Ogród, tam będą drzewa. Tu będzie taka alejka. Na początku wykopię sobie alejki. W tym celu nie wiem, czy tutaj mam jakąś łopatę. Nie mam, tylko motykę. Aha, i zbudujemy dzisiaj jeszcze szklarnię, bym zapomniał. Zaraz pójdę po szkło, będziemy budować też szklarnię. Farmę grzybków, tak więc naprawdę będzie ciekawie. Dobrze, a teraz skoczę po resztę materiałów. Między innymi po cobblestone'a na alejki, takie jak tutaj widzicie. A w ogóle je nie powiedziałem. To jest mój rozpoczęcie mojego zamku. To są dwie wieżyczki. I to jest jakby, no, początek tego wszystkiego. Na wieżyczki można sobie wejść. Tutaj są schodki. Obie są symetryczne, identyczne, także spokojnie. I tutaj będzie dalej zamek mój. Tutaj będzie się rozciągał zamek. Tak, właśnie tak będzie to wyglądało. Mam nadzieję, że wam się to spodoba. Mam fajną wizję, no zobaczymy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wiadomo, tam projekt, a wykonanie to są dwie bardzo odległe sprawy. No co, i tyle właściwie. Możemy rozpoczynać. Jeszcze ja teraz pójdę po materiały, może w sumie razem z wami. I poinformuję was po pierwsze o takich sprawach. Ukaże się materiał z Borderlandsa w najbliższym czasie. O ile nie ukazał się już teraz przed nagrywaniem, znaczy po tym jak ja nagrałem ten materiał, teraz jak nagrywam ten materiał z Minecrafta, to jeszcze nie mam materiału z Borderlandsa, aczkolwiek możliwe, że zajmę Minecrafta, wrzucę to Borderlands, już będzie na YouTubie. Tak więc materiał z Borderlands to jest jedno, co mam teraz w planach. Drugie to Call of Duty Modern Warfare 2, też będzie jakiś materiał. I może na razie to tyle, słuchajcie, nie będę wam za dużo obiecywał, no zobaczymy jeszcze, może z Dead Space, ale jedynki. No pomyślmy, naprawdę zobaczymy, co z tego wyniknie. Tak, i nagrywam także kolejny film, tam na moim kanale możecie obejrzeć dwa filmy, między innymi jeden z nich to Zipshock, tytuł ma, a drugi to... co tam był za skuter pokazany, kurczę. Inka Sprint chyba, ale pewien nie jestem. Teraz nagrywam mój taki film z moim skuterem. Także coś tego typu, wiecie, są takie filmy nagrywane for fun, dla zabawy. Ale coś takiego się też niebawem ukaże i mam nadzieję, że w miarę wam się to spodoba. No, także ja się jeszcze skoczę po piasek, po wodę do wiader i chyba to już, aha, i po płotki, jeżeli tam płotków nie mam. Tak więc widzimy się już najprawdopodobniej następnego minecraftowego dnia, już w miejscu tutaj właśnie robienia tego ogrodu. No dobrze, już zwarty i gotowy. Znaczy, no, zwarty. Na pewno gotowy. Możemy zaczynać budowę naszego ogrodu. Teraz przyspieszamy tempo. W tle będzie wam leciało najprawdopodobniej
będziemy leciał jakiś Energy Mix, ponieważ no mixów YouTube nie licencjonuje, nie wiem jak się odmienia. W każdym razie no jest to najprostszy sposób, żeby po prostu muzyka nie została zablokowana. Tak więc życzę wam miłego oglądania. Odcinek będzie może nieco dłuższy, mam nadzieję, że będzie przyjemnie się wam to oglądało. I budujemy duży ogród. No dobrze, moi drodzy, prace nad parkiem trwają. Jak widzieliście, nie było przyspieszonego tempa. Dlaczego, to już się tłumaczę. Robię to już od 3 godzin, tylko to robię od 3 godzin, także naprawdę długo mi to zajmuje. Ja bym zrobił jeszcze przyspieszone tempo, to by to trwało strasznie długo. Dlatego postanowiłem tego tempa przyspieszonego nie robić. Najzwyczajniej sobie teraz zbudujemy... zbudujemy sobie farmę grzybkową. O, właśnie to chciałem powiedzieć. Czyli ogólnie grzybiarnie, grzybnie, nie, grzybiarnie, nie wiem. Ale jedno i to samo. No dobra, a potem zbudujemy sobie jeszcze szklarnię, ale no to już dopiero za chwilkę. Na razie sobie tutaj grzyby wziąłem. Sobie te grzyby wziąłem, grzyby, okej. Okay. Czego będziemy potrzebowali? W sumie tego, co mamy już przy sobie. Ta farma grzybków, gdzie ona by mogła w sumie być? Tu będzie, myślę. Myślę, że będzie tutaj. Tylko teraz tak, odejście do niej zrobimy sobie w tym miejscu. O Boże, jak mam bałagan do ekwipunku, po prostu coś strasznego. Jak bałagan. Straszne. Dobra, tutaj będzie do niej dojście, takie wiecie, skoble. Tutaj ja będę skoble do przejścia. Koble sobie weźmiemy. Świnia, weź... Uciekaj, bo po prostu doprowadzasz mnie do szału, no i już wystarczy. Dobra, i teraz tak, jakby to fajnie sobie tutaj zorganizować. Może inaczej, może jeszcze jedno skobla. Dobra, i teraz stąd będzie wychodził płotek. I jak to tam trzeba było sobie to tak fajnie zrobić? Raz, dwa, trzy. No, czyli tam po 4 jest. Na szerokość weźmiemy, to damy na 3. Nie, na 2 wystarczy. Na 2. Tak, w ten sposób. No, na więcej by się nawet nie dało rady, ponieważ tutaj by mi brakło. Dobra. I tak to będzie wyglądało. To dalej skobla. A grzybki. Siejemy tutaj. Na razie będą dwa identyczne, ponieważ nie mam czerwonych grzybków, ani jednego nie mam czerwonego grzybka. No niestety, to brutalne, ale prawdziwe. I teraz słuchajcie, jakby to zrobić, żeby to fajnie sobie rosło, wiecie, bo to powinno być chyba trochę ciemniejsze, powinno mieć pomieszczenie. Tak dirtem to wiecie, tylko na próbę biorę. Te płotki nie będą za dużo światła po prostu przepuszczały, ogarniacie, o co mi chodzi. Czy takie ogradzanie w ogóle cokolwiek da? Nie da, bo płotek przepuszcza sobie światło trochę. A może tak też wyrosną? No ciekawe, ciekawe, czy by wyrosły w ten sposób. O Jezu, łopata się skończyła. O Boże. No cóż, straszne rzeczy. Mogę mieć teraz tylko nadzieję w sumie, że to wyrośnie też w ten sposób. No jak nie, no to trudno. Miejmy nadzieję, bądźmy dobrej myśli. O, tak to widzę. Co teraz dalej w dzisiejszym odcinku? No na pewno będziemy budowali tą szklarnię nasiona. Teraz się robi noc. Będziemy budowali szklarnię nasionka, żeby na zboże rosło. A to na razie zostawię tą farmę grzybów. O Boże, grzyba sobie tam stąd ściągnąłem. Gdzie w ogóle moje grzyby mam? O, tu są, dobra. Stąd grzyba sobie ściągnąłem. Dobra. Niech one sobie tutaj ładnie rosną. Ja to tak zostawiam. I widzimy się za chwilkę, kiedy to będziemy budowali szklarnię. Okej, a tutaj powstanie szklarnia. Tak, właśnie to będzie nasza szklarnia. Teraz tak, jak to mam wymiary? Raz, dwa, trzy, sześć. Na raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Na siedem. To tak, jeżeli tu byśmy dali ramkę. Tak, po jednym skobla. To by nam został taki obszar. Tu by można było dać wodę. No tak zrobimy. Dobra, okej. To będzie nasze pole zbożowe.
Tak powinno być ok, ale oczywiście pewności co do tego nie mam najmniejszej. Mogę tylko przypuszczać. Mam nadzieję, że dobrze wyjdzie. Tak więc ramka już pod szkło, jak gdyby jest. A teraz w środku. Ale nie, to bez sensu będzie. Czekajcie, to będzie bez sensu kompletnie. To będzie strasznie małe. A jakby dać tu szkłem. To trzeba ewidentnie skuć, to jest złe. Bez sensu będzie, to będzie strasznie mała ta szklarnia. Rozumiem, że nie potrzebuję za dużo tego zboża, ale no bez przesady. Słuchajcie, poczekajcie, miejsce na dysku mi się kończy. Sekundka. Okej, sytuacja opanowana. Możemy ryć kamień dalej. Jejku, mam dość tych ogrodów, ale cóż, trzeba dokończyć, trzeba dokończyć. Tu dam po prostu jeszcze o jeden powiększymy całość. Poszerzymy. O, co spierniczy. Poszerzymy całość o jeden, tam damy ramkę z kobla i wtedy to będzie miało jakikolwiek sens, żeby się trzymało kupy, dupy i tak dalej. Dobrze, i teraz myślę, że będzie o wiele lepiej, no bo to pośmiewisko, szklarnia, która ma chyba tam 3 klatki na 4, to 12 tych ziarenek by się tam posadziło, nawet nie 12, czekajcie, bo tam trzeba by jeszcze doliczyć, wiecie co, doliczyć tak zwany wodę trzeba by doliczyć, no przecież jak też na to mogłem nie wpaść. Tu będą podwójne piękne drzwi, w końcu to bogata, bardzo piękna szklarnia. A tutaj robimy pierwszy właśnie poziom szkła, którego zapewne mi braknie, no ale pomijając to, no to w miarę może to jakoś być. Dobra. Słuchajcie, tak może będzie dobrze, myślę. Okej. Teraz tylko wyłożymy dirtem, ziemią. I jak wyłożymy, to potem przemyślimy, gdzie będą wiadra z wodą. Ja się po te wiadra skoczę i dopiero będziemy tutaj siali zboże. Dobre. Dobra. Jest gotowy teren. Nie będzie tutaj żadnego przejścia. Myślę, że po prostu tutaj po zewnętrznej raz, dwa, trzy, cztery nam zostaną spokojnie. Dobra, czyli tutaj machniemy sobie tą całą wodę. Tutaj. Dobra, pięknie. I tu będzie woda. Oczywiście nie mam jej nabranej, bo po co? Cały ja. Znowu się skoczę nabrać wody. Tu jak nabiorę, to się wypełni. O, wypełni się. No dobra. Okej. Nawet lepiej, że nie muszę tak latać jak porąbany. Nie da się tak. Tutaj sobie zrobię teraz źródło. Ach, nie wyszło. No trudno. Sobie zrobię takie przenośne źródełko właśnie jak teraz. I stąd będę czerpał tą całą wodę. Teraz już można stąd tak wylewać. Całkiem fajna metoda w sumie. No. Tak oto mamy. Teraz motyka pozostała. I robimy ten nasz teren. On się już tam nawadnia, widać zresztą nawet. Siejemy nasze nasionka. Dobra, teraz nasiona sobie dam tutaj zamiast tej motyki. Mogę iść na shifcie oczywiście, jak to się mówi, siać. Boże, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Nasionek tutaj poszło. No dobra, myślę, że wystarczy. Teraz ładnie sobie tutaj machniemy. Jest szkłem. Myślę, że wszystko będzie cacy. Gites majonez albo gicior, jak to mówi jeden z moich kolegów. Gicior majonez. No zobaczymy. Dobra, słuchajcie, sekundka, momencik. Okej, jestem, słuchajcie, sorka, siostra, że tak to powiem. No dobra. Szkła braknie, to już widać praktycznie, że braknie. Znaczy, braknie tylko na sufit, chyba. Nie, braknie też na tutaj na piętro. No trudno, trzeba będzie szkła. O, nie brakło jednego. No dobra, słuchajcie, ja sobie idę teraz między innymi, znaczy przede wszystkim idę po szkło, potem w dalszej kolejności po drzwi, których nie mam.
No i za chwilkę się widzimy, albo nie, już się nie będziemy widzieli. Będziemy się widzieli teraz dopiero, jak skończę całe ogrody. Dla mnie to pewnie kolejna godzina, półtorej pracy, a dla was sekunda, ułamek sekundy? No dobra. No, to bajo. Okej, już jesteśmy, park jest praktycznie gotowy. Teraz wam go po prostu zaprezentuję. Otóż tak. 5 godzin pracy, masakrycznej ilości materiałów, no wszystkiego wręcz po prostu, ale no myślę, że się opłacało, opłacało się ogólnie, wygląda fajnie. Przejdźmy się teraz tutaj. W ogóle to poczekajcie, kończy mi się miejsce na dysku, sekunda. No dobrze, zapada noc, więc jeszcze lepiej ogólnie. No i dobra, przechodzimy alejkami, przejdźmy się. Jak widać, wszystko jest w miarę oświetlone, niektóre drzewa jeszcze nie wyrosły, tak jak tutaj kilka. Ogólnie, przejdźmy się najpierw tak normalnie dookoła, po prostu zwykłą rundkę sobie zróbmy. Wy pooglądajcie co i jak. A jak noc zapada, to właściwie jeszcze lepiej, ponieważ noc to wszystko też fajniej wygląda. Oświetlone jest naprawdę subcio. Jestem z tego bardzo zadowolony, naprawdę. Słuchajcie, jeszcze tutaj może pykniemy pochodnie. No, przydałoby się. Tak, zobaczę jeszcze tutaj. A nie, tam już nie chce mi się wbijać tak głęboko. Tu jeszcze może. Dobra, starczy. I wracamy na ścieżkę. I okej, odtąd zaczniemy oprowadzanie. Farma kaktusów, to chyba każdy widzi, tutaj jest farma. Tutaj mamy szklarnię. Tak, którą budowaliśmy razem z wami, którą budowałem właściwie. Tutaj mamy hardkorową rzekę. To jest wyłącznik i włącznik tej rzeki. Teraz ją wyłączyłem. To jest taki, wiecie, spływik po prostu sobie spływa woda. No też fajnie według mnie wygląda taki gadżecik, wiecie. Tak więc to jest rzeka, włącza się i wyłącza. Teraz ją znowu włączyłem. Tam są pistony, to idzie mechanizm i tak dalej. No wiecie, taki prosty mechanizm. To jest miejsce kultu. Taki ołtarzyk, no ja nie wiem jak to nazwać. Takie coś po prostu z liści, wiecie, takie oryginalna budowla, nie wiadomo co to jest. Wygląda fajnie, także to się liczy. Tam będzie wyjście w las, na razie nie ma. Ale będzie kiedyś. Czekajcie, ja sprawdzę, czy na pewno napis full. Tak, napis full, teraz jestem o przełączeniu, jak się noc zrobiła. Dobra, to jest taki malutki magazyn na różne rzeczy, które na bieżąco się będzie zbierało. Głównie będę tutaj mówił o liściach, czasie wycinki tego lasu tutaj. Idąc dalej, proszę bardzo, chodzimy do farmy trzciny, no takiego miejsca, lasku trzcinowego. Takie jeziorko też fajnie to zrobione według mnie. Możemy iść dalej, wracamy, tutaj będzie ten zamek, tam dalej szedł, na razie są tylko dwie wieże. Możemy iść dalej, znowu, hop, 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 zrobimy kolejne kółeczko. Czy znaczy właściwie to już zostało nam tylko pół kółeczka. Ale już idziemy. Mamy tu jeszcze chodnia, o jak przyklatkowało. No i tu mamy jedną z fontannę. Drugą mamy na górze tutaj. Jest ławeczka, pięknie, można sobie siąść. Kolejna fontanna, to jest trochę większa. Też fajnie to wyszło. Tutaj domek. I to jest tak, tu jest domek z kilkoma skrzynkami, takie przejście. A tu będzie wieża, taka wiecie, wysoka, nad chmury. Wieża coś tego typu jak widokowa, no na razie tyle jest, bo mi kobla brakło. Ale to będzie większe, już wam to mogę zagwarantować. Zamknijmy sobie drzwi, bo w tym domu nie mieszkamy. A, okej, to ogólnie jest domek z fosą, zapomniałem o tym powiedzieć. Tutaj będzie piston, jak tylko zdobędę slimebole. Będzie piston i to się będzie opuszczało po prostu w dół, ten jeden klocek. A to jest taki domek z fosą, jak widzicie zapewne. Okej, tutaj mamy tłok darów. Wiecie, bierzemy sobie na przykład taki kawałek kobla, rzucamy na tłok, podnosi, Boże, podnosimy, opadam, podnosi, opadam, podnosi, opadam. Takie, nie wiem co z tłokiem zrobić, po prostu chciałem, żeby takie coś było. Ja się lubię w mechanizmie bawić. Tutaj farma grzybków, jednak ona będzie musiała być w ciemni. Będę musiał ją obudować prawdopodobnie koblem albo czymś tego typu. Zobaczymy, tu będą grzybki. Jest jedno z wejść tam na górę, to chyba znacie. No i tak, tu jest przejście przez ten mój żywopłotowy przedsionek, który właśnie tak wygląda i który myślę większość widziała. Tu jest buda dla psa, którego na pewno będę miał niebawem. I tu jest wyjście na górę, już jak jesteśmy na górze, to sobie to wszystko obejrzyjmy z góry.
tu są ścieżki jak widać z Gravelu, też to fajnie w nocy wygląda. Zniszczmy jeden płotek, haha, ale jesteśmy źli, niszczymy płotek, o Boże. No dobra, i tak wygląda oto gotowy park przygód Volta, oficjalny park promujący przygody Volta. O Boże, kałamarnice się teraz spełniły tam, widzicie to? Tam. O jejku, ale to śmieszne. Dobra, tam też coś skacze, nie wiem co to jest. W każdym razie śmiesznie będzie atrament. Jej! No i tak, tak to wygląda. Było dużo pracy. Myślę, że się opłaciło. Jest ładnie. Według mnie naprawdę ładnie jest. Fajnie z tym wyszło. Mi się podoba. Jeszcze to jest fajnie oświetlone w ogóle, że nie wszystkie drzewa wyrosły. Jak wszystkie wyrosną, to będzie to jeszcze tak fajnie to maskowały będą te drzewa część jeszcze tych budynków i rzeczy. A ogólnie jest naprawdę fajnie, tak więc. No, tym optymistycznym akcentem moglibyśmy zakończyć odcinek. Ale jeszcze tam na dole jednej albo dwóch rzeczy wam nie powiedziałem, także też to jeszcze pokażę. Zejdźmy sobie teraz z powrotem na dół, znowu przez ten wspaniały, albo nie. Zejdziemy na dół tędy przez część kopalni, wiecie, to przejście takie, które prowadzi do kopalni, ale można to sobie zejść spokojnie na dół do tych drzwi, które tutaj widzieliśmy. Tak, jesteśmy. Mniej więcej tutaj skończyliśmy, no. Tutaj co? Została nam właściwie do pokazania jedna rzecz. Tutaj będzie fabryka cobblestone'a w tym miejscu. Oczywiście nie będzie z drewna, tylko teraz tak platformę budowałem z drewna. To będzie z jakiegoś innego materiału. Tu będzie taka fabryka kobla, oto ja lubię z kobla budować, to mi się przyda. Co? I to tyle. Teraz już możemy po zabiciu oczywiście tej pięknej kałamarnicy. Dwóch kałamarnic, przepraszam, fail. Możemy zakończyć ten odcinek, nie wiem ile on trwał. Możliwe, że był troszkę dłuższy niż 15 minut, może 20 tam było, no nie wiem, słuchajcie. Nie liczyłem, no, po prostu budowałem, miało być przyspieszone tempo, przepraszam, że nie było tego przyspieszonego tempa. Ale no, po pierwsze brak miejsca na dysku, po drugie to trwało 5 godzin, no to nawet gdybym to przyspieszył, to by trwało ponad pół godziny, to no, myślę, że się nie opłacało. Mam nadzieję, że on się podobało. Kolejny odcinek już niebawem. Tak jak mówiłem, niebawem także materiały z Borderlandsa, Koda, Modern Warfare'a, dwójki, a także film pokazujący właściwie Zipa Otisa, skuter, który sobie ostatnio właśnie kupiłem. Tak, mam tam ten film, dwa mam na kanale, jak już mówiłem, dwa. O Zipie Szoku tam jest filmik i o Inset Sprint, także też zapraszam do obejrzenia. Niebawem pojawi się kolejny. Jeżeli chodzi o filmy z lotów Black Hawkiem, także niebawem one będą, ale nadal nie wszedł mi wał główny, zamówiłem go dość niedawno, tak więc no jeszcze nawet nie liczę na to, żeby teraz przyszły od razu ten wał. Myślę, że realnie to jest, tydzień jeszcze, powiedzmy, że tydzień, no dajmy tam sobie troszkę zapasów, tydzień i będą filmy z lotów Black Hawkiem nowe. To ja się z wami żegnam. Dużo tych kałamarnic się tutaj spawnuje. To w sumie może lepiej są, to wszystko jest na otwarte, żadnej wody tutaj nie ma zabudowanej gdzieś tam głębiej, także nie powinno być z tym problemów, żeby je zabijać. A atrament będę czerpał, no już widać 10 mam. Więc i tyle. No, więc ja się jeszcze raz z wami żegnam, to był czwarty odcinek Przygód Volta, budowaliśmy park. W następnym odcinku na pewno wybudujemy wieżę tą widokową. I możliwe, że coś więcej jeszcze, znaczy na pewno coś więcej, bo to było za krótko. Może tam zamek zaczniemy. No zobaczymy. Tak więc na razie, trzymajcie się, cześć. Bonkers.